No dobrze, dzień dobry, witam serdecznie. Minęła godzina 18 i my punktualnie startujemy z spotkaniem informacyjno-promocyjnym dotyczącym projektu Akademia Równości. Bardzo mam nadzieję, że widać ten entuzjazm, jaki po prostu we mnie jest, ponieważ jest to projekt, na który bardzo czekałam i który właściwie już ruszył. Realizowany jest to projekt przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego ja jestem przedstawicielką i jestem koordynatorką tego projektu. Ze mną jest również Dominika Wojarska, która z kolei reprezentuje naszego partnera w projekcie, czyli Elsa Poland. Bardzo witam cię serdecznie, Dominiko. Jest z nami też gościni specjalna, adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, z którą chciałybyśmy dzisiaj, ja chciałabym porozmawiać na temat tego, dlaczego zajmuje się prawami człowieka, dlaczego uważa, że to ważne i w ogóle jak to się stało, że do tego doszło, że tak ważną częścią, bo ja to tak widzę, kariery zawodowej Sylwii jest właśnie ta działalność prawno-człowiecza. Powiem o kolejności dzisiejszego. Dzień dobry. Witam Was serdecznie, bardzo dziękuję za udział w tym spotkaniu, które myślę, że potrwa około godziny, to od razu tak informacyjnie. Bardzo krótko powiem, dlaczego PTPA tak bardzo dążyło do tego, żeby tego typu projekt realizować. My specjalizujemy się jako organizacja prawnicza w przeciwdziałaniu dyskryminacji w różnych obszarach życia, zajmujemy się ochroną praw człowieka i robimy to we współpracy z grupą prawników i prawniczek w całej Polsce, którzy pro bono chcą wspierać osoby doświadczające dyskryminacji. Widzimy wciąż potrzebę edukacji antydyskryminacyjnej wśród osób, które wykonują zawody prawnicze. W tym projekcie chcielibyśmy się skoncentrować na osobach, które dopiero zaczynają swoją karierę, bądź ją planują jeszcze będąc na studiach. Bardzo nam zależy na tym, żeby raz, ochrona przed dyskryminacją była jak na najwyższym poziomie, żeby ta świadomość, wrażliwość wśród osób wykonujących zawody prawnicze była wysoka, ze względu na poziom poradnictwa i wsparcia, ale też dlatego, że dostrzegamy, i tutaj nieprzypadkowa obecność adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram, dostrzegamy ogromną wagę w procesie obrony demokracji, standardów prawno-człowieczych w Polsce, właśnie wśród osób, które wykonują zawody prawnicze. Mamy takie poczucie ogromnej odpowiedzialności, która na nas spoczywa i tym bardziej cieszę się, że możemy zacząć taki projekt skierowany do młodych osób, które myślą o tym, jak w swojej karierze zawodowej te prawa człowieka wykorzystać, jak się im przyjrzeć, służyć, jak o nie dbać w Polsce. Tyle ode mnie. Za chwilę jeszcze będę mówić o podstawowych założeniach tego projektu, a teraz chciałabym zapytać Dominikę o to, czy ja wiem właściwie jaka będzie odpowiedź, bo już rozmawiałyśmy wiele godzin i pisałyśmy razem projekt, ale generalnie ta obecność również Elsy Poland nie jest przypadkowa i ta perspektywa, Doniko, Was jako osób studiujących prawo jest dla nas niezwykle ważna i chciałabym, żebyś krótko powiedziała, dlaczego uważasz, że właśnie dla osób studiujących prawo ten projekt może wydać się ważny w planowaniu kariery zawodowej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I bardzo dziękuję za takie też miłe przywitanie. Na początku chciałabym powiedzieć, że obecność tutaj w roli raz, że gdzieś przedstawiciela Elsa Poland, a z drugiej strony jako osoby, która jest częścią i pracuje nad tym projektem, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, dlatego że kiedy zaczynałam ja swoją karierę jako studentka prawa, w życiu nie sądziłam, że będę miała okazję doświadczyć takiego projektu i poznać tak niesamowitych specjalistów z dziedziny prawa antydyskryminacyjnego. Jestem przedstawicielką ELSA, tak jak już zostało to powiedziane, Elsa Poland, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa. My w Polsce działamy w 16 miastach, działamy na 24 wydziałach i
Możemy śmiało powiedzieć, że przez 40 lat naszego działania jako stowarzyszenie wykształciliśmy też naprawdę tysiące członków, zwyczajnych studentów, którzy pomimo tego, że gdzieś te historie ze stowarzyszeniem jako z tą aktywną działalnością już ten etap jest za nimi, to również dalej przyznają się do tego stowarzyszenia i mają fajne, miłe wspomnienia z tej działalności. I nasze stowarzyszenie przede wszystkim kieruje się wizją sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. I zasadniczo w tym momencie, mówiąc o tej wizji, mogłabym już skończyć opowiadać, dlaczego współpracujemy przy tym projekcie. Uważam, że to jest dla nas ogromny zaszczyt i kiedy ta propozycja padła w zeszłym roku i osobą za to odpowiedzialną była Monika Walczak, nie dziwię się, że od razu powiedziała tak bardzo chętnie i dalej również przy tym projekcie pracuje. Cała Akademia Równości jest to naprawdę niesamowita idea, niesamowity projekt, który tak jak wiele innych naszych wydarzeń dokształca i studentów i daje jakąś taką szansę rozwoju studentów, tak Akademia Równości jest to naprawdę bardzo taki kompleksowy projekt, gdzie studenci mogą na wielu płaszczyznach douczyć się, przede wszystkim poszerzyć swoje horyzonty, zobaczyć, że są w naszym społeczeństwie pewne problemy, zrozumieć je, przeanalizować i szukać rozwiązań, prawda, do tego. Więc według mnie osobiście udział w takiej Akademii Równości. Oj, Dominiko, przestałam cię słyszeć. O, przepraszam, nie wiem dlaczego. Dobra, więc według mnie udział, ten projekt to jest idealna szansa do tego, żeby studenci prawa mogli się gdzieś dokształcić, mocniej rozwinąć po to, żeby w przyszłości, myślę, poczuć taką kwintesencję naszego zawodu, żeby dbać o prawa człowieka i potrafić stanąć w obronie poszanowania tych praw. Co według mnie jest faktycznie taką kwintesencją tego zawodu i jak zaczynałam te studia i tak jak teraz już prawie je kończę, cały czas uważam, że faktycznie jest to takie najważniejsze. Nie ma co ukrywać, system edukacji nie jest idealny, nigdy nie był i myślę, że jeszcze długo trzeba będzie czekać, żeby on faktycznie idealny był, ponieważ jest naprawdę wiele, wiele dziedzin, których on dotyczy, więc jest to po prostu skomplikowana procedura i uważam, że PTPA czy ELSA to są takie podmioty, które po prostu wspomagają ten cały system, a ten projekt jest idealnym dopełnieniem tego, czego na uczelniach gdzieś nas nie uczą, gdzie brakuje tego takiego praktycznego aspektu, dlatego właśnie jak będziesz, Karolina, opowiadać o konkretnych częściach samego projektu, to myślę, że tutaj wszyscy, którzy nas słuchają, zrozumieją, że z jednej strony będziemy mogli dowiedzieć się takiej, poznać teorię, a z drugiej strony faktycznie będzie miejsce na dyskusję i na taką praktykę. A to jest, wydaje mi się, idealne połączenie. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam teraz kilka slajdów właśnie na temat tego, czym właśnie jest Akademia Równości. Tak o tym piszemy, mówimy, innowacyjny program edukacyjny skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania bądź wykonujących zawody prawnicze. Jeśli chodzi o rekrutację, tutaj mamy już doprecyzowane te kryteria. Są to osoby, które mogą aplikować na czwartym i piątym roku prawa i tutaj nie ma żadnych ograniczeń, zapraszamy osoby z całej Polski. W trakcie aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej bądź wykonujące zawody radcy prawnego lub adwokata, ale nie dłużej niż 3 lata. Jednak zależy nam na to, żeby tą ofertę kierować do osób, które są na początku kariery zawodowej i ją planują jeszcze. Organizatorami jesteśmy my, to już zostało powiedziane, czyli PTPA i ELSA Poland. Bardzo ważna informacja, udział w Akademii jest bezpłatny.
I też jest istotne, że jak będziemy dokonywać wyborów osób do Akademii, bo nie tylko 15 w tej pilotażowej edycji póki co Akademii Równości. Ważne będzie to, żeby pomiędzy tymi trzema grupami osób, które zapraszamy do udziału w Akademii, żeby była proporcja, bo wydaje się, że jak będą i osoby w trakcie aplikacji, i w trakcie studiów, i osoby, które wykonują zawód nie dłużej niż 3 lata, to więcej będą mogły sobie nawzajem dać, jak będą razem pracować i na tym też nam bardzo zależy, żeby też was networkować, tak żeby potem, żebyście mogli tą współpracę kontynuować, uczyć się od siebie nawzajem. Ważne, bardzo nam też zależy na tym, żeby możliwie były to osoby, które reprezentują różne miejsca w Polsce. Jako PTPA, tak jak wspomniałam, od lat pracujemy z siecią prawników i prawniczek pro bono i są takie miejsca w Polsce, gdzie tych osób jest dużo mniej albo nie ma wcale, dlatego na to też będziemy zwracać udział, będziemy uwagę w czasie rekrutacji, żeby te miejsca być może bardziej jakoś zaopiekować, no ale też zobaczymy, skąd będą zgłoszenia Państwa, no i też będziemy takie kryteria brać pod uwagę, jak zaangażowanie, doświadczenie, wrażliwość osoby aplikującej na prawa człowieka i temat przeciwdziałania dyskryminacji. Rekrutacja będzie dwuetapowa. Jeszcze mamy czas, do 30 kwietnia zgłaszacie Państwo aplikację w formie pisemnej za pomocą formularza online, wszystko jest bardzo łatwo do znalezienia, czy na wydarzeniu facebookowym temu poświęconemu, czy na stronie PTPA. Nie ma problemu, żeby te informacje znaleźć. Formularz online, tutaj od razu powiem, że tam jest kilka pytań, między innymi i tutaj nieprzypadkowo trochę was już nakłaniamy do podjęcia wysiłku w formie nagrania krótkiego, czy maksymalnie 3-minutowego, gdzie chcielibyśmy, żebyście odpowiedzieli na nasze pytanie, które zadajemy w formularzu. To bardzo ważne, chcemy was już trochę poznać na tym pierwszym etapie rekrutacji. Też zakładamy, że w tej akademii mamy takie poczucie, że oferujemy dość dużo, stąd być może trzeba podjąć trochę większy wysiłek, żeby wziąć udział w tej rekrutacji, żeby starać się o przyjęcie do akademii. I drugi etap, tutaj będziemy z wybranymi kandydatami, kandydatkami w tych realiach spotykały się w ramach tej komisji rekrutacyjnej online. Ogłaszamy wyniki do dnia 20 maja. Trzeba to szybko zrobić, ponieważ już za chwilę rusza akademia. Już znamy daty, też chcieliśmy, żeby wam było łatwiej decydować się ewentualnie na udział w akademii, biorąc pod uwagę jakieś plany. Planujemy 4, można powiedzieć, zjazdy tej akademii w datach. 29-30 maja to będzie pierwszy zjazd, potem dopiero widzimy się po przerwie wakacyjnej 23-24 października, kolejny zjazd 8-9 stycznia 2022 już i ostatni 21-22 maja 2022 roku, czyli mamy ten przedział od maja do maja. Jest tak, że jeżeli nie będziemy mogli robić zjazdów stacjonarnych, już wiemy, że pierwszy zjazd nie będzie mógł się stacjonarnie odbyć, wówczas będziemy wcześniej informować, zastrzegamy sobie jakby taką możliwość zmiany tych dat w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Też tutaj bardzo ważne jest to, że przewidujemy maksymalnie około 64 godzin pracy w czasie tych zjazdów. Być może kluczowa informacja dla wielu osób, że zwracamy koszty podróży za wszystkie zjazdy, wtedy kiedy nie będą one online i koszty noclegu, mamy nawet tutaj limit, jak widzicie 220 zł od osoby za przejazd i nocleg w czasie jednego zjazdu. Rozliczenie następować będzie na podstawie biletu, kilometrówki bądź faktury. Też w czasie zjazdów oferujemy jeden posiłek dziennie, taki obiadowy, obiadowo-lunchowy. Oprócz udziału w tych zjazdach, to co jeszcze oferujemy i co będzie wymagane, to udział w programie mentoringowym. Myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego. Zresztą teraz w takich krótkich filmikach wideo przedstawiamy dzisiaj pierwszą osobę, przedstawiliśmy adwokata Mateusza Chudziaka z Torunia. Będziemy przedstawiać kolejne osoby. Powiem
Tak, że to jest grupa prawników i prawniczek, która od lat współpracuje z PTPA, prowadzi sprawy pro bono. To są osoby, które będą Wam pomagały. Mamy taki plan, żeby jednemu opiekunowi przypisana była jedna osoba uczestnicząca w akademii, żeby móc spokojnie sobie indywidualnie w tych parach mentor, mentee pracować odnośnie tematu przeciwdziałania dyskryminacji, ale też przy planowaniu ścieżki kariery zawodowej, przy uwzględnieniu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w przyszłości. Warunkiem ukończenia akademii i podstawą do wydania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 3 zjazdach, wywiązanie się z zobowiązania realizacji projektu społecznego. Na jednym z tych zjazdów będziecie Państwo realizować projekt społeczny, w ramach jednego ci się do niego właśnie przygotowywać, i uczestnictwo w programie mentoringowym na zasadach indywidualnych ustalonych z mentorem. Mamy taką ścieżkę, wszystko zresztą znajdziecie Państwo w regulaminie akademii, to też na stronie PTPA wszystko jest do znalezienia, regulamin akademii, który szczegółowo tam omawiamy, zarówno warunki rekrutacji, ale też przebiegu akademii i warunków jej ukończenia. Jeżeli jakieś wydarzenia losowe szczególne się wydarzą, wtedy będziemy podejmować decyzję, czy jest możliwość przyznania certyfikatu mimo tej okoliczności niewywiązania się z tych 3 punktów, które tutaj Państwo widzą. To, co być może interesujące, ważne, to to, że ten projekt nie jest w ten sposób przewidziany, że tylko realizujemy jedną edycję Akademii dla 15 osób i na tym koniec. Będziemy pracować ciężko i starać się, żeby przekonywać, czy izby radcowskie, czy rady adwokackie, czy wydziały prawa na uniwersytetach, czy inne podmioty, organizacje studenckie, które mają tą możliwość realizacji programów edukacyjnych na rzecz osób wykonujących zawody prawnicze bądź się do nich przygotowujących. Po całym projekcie ten gotowy scenariusz wszystkich zajęć, cały know-how będzie po prostu przygotowany w taki sposób, żeby mógł być łatwo wykorzystany, zaimplikowany do jakichś wewnętrznych programów edukacji, przygotowania zawodowego na przykład. Więc to będzie się działo już pod koniec tego projektu. To, co nas interesuje, to przede wszystkim udział w tej pilotażowej edycji Akademii, do czego serdecznie zapraszam. Tutaj znajdziecie Państwo, widzicie Państwo stronę PTPA, bardzo łatwo nas znaleźć, ptpa.org.pl, tam należy znaleźć projekty i pierwszy projekt, który się pokaże, Akademia Równości, tam są i kwestie dotyczące rekrutacji, i ogólny opis projektu, i wszystkie regulaminy, wszystko, co jest z projektem związane. Tam będziemy też przedstawiać sylwetki zarówno ekspertek, które współpracują w przygotowywaniu tego programu Akademii Równości, i tam również będziemy kolejno przedstawiać kolejne osoby, które będą mentorami w ramach Akademii. Jeszcze tylko powiem krótko, bo do tego się mało odniosłam, jeśli chodzi o te kolejne zjazdy, żeby Państwa zachęcić, co tam będzie się działo. Na pewno będzie taki solidny warsztat świadomościowy, czyli taki, na którym nie będziemy jeszcze koncentrować się na prawie, ale bardziej na postawach pracować z Państwem. Proszę mi wierzyć, jako prawniczka z dość dużym doświadczeniem, nigdy nie zapomnę mojego pierwszego warsztatu takiego świadomościowego, na którym mogłam się zastanowić też nad sobą, nad uprzedzeniami, nad tym, jaką rolę mają stereotypy w procesie dyskryminacji, czy mam jakąś swoją trudną grupę. Myślę, że od siebie trzeba po prostu zacząć, wtedy dużo łatwiej się pracuje z osobami, które reprezentują grupy mniejszościowe i spotykają się z dyskryminacją, więc taki zjazd, na którym też będziecie się spotykać Państwo z organizacjami, które pomagają grupom mniejszościowym, i będziecie mogli poznać i doświadczenie tych osób z organizacji, ale też mam nadzieję, że uda nam się zaprosić osoby, które korzystają z wsparcia PTPA i mogą opowiedzieć, czym dla nich było pozyskanie tego wsparcia pro bono w ich sprawach dotyczących dyskryminacji, której same doświadczyli. Też będzie taki solidna praca warsztatowa dotycząca prawa. I tutaj być może niektórzy z Państwa słyszeli, można sobie też sprawdzić informacje o takim naszym wydarzeniu Pozew Równości, który był bardzo wysoko oceniony przez osoby studiujące, które brały w nim udział, gdzie warsztatowo z prawnikami, prawniczkami, którzy prowadzili poszczególne sprawy dotyczące dyskryminacji PTPA, pracujecie Państwo na stanach faktycznych i razem z pełnomocnikami z
którzy zajmowali się tymi sprawami. Myślę, że ta praca jest bardzo ciekawa i ucząca. Też chcemy zadbać w ramach Akademii o Państwa, jakby przygotować Państwa do tego, jak planować ścieżkę kariery zawodowej, ale też uwrażliwić na różnego rodzaju trudności i pułapki, które wiążą się z działalnością prawno-człowieczą. Czyli tutaj pojawi się i wątek wypalenia zawodowego, i możliwości poszukiwania wsparcia, kiedy zajmuje się prawami człowieka, coś, o czym często zapominamy jako prawnicy, prawniczki, którzy tym się zajmują. No i też będziemy zachęcać do realizacji projektu społecznego, który będziemy wspólnie z Państwem planować i będziecie Państwo też realizować w ramach Akademii. Plus tego będzie miał miejsce właśnie ten realizacja programu mentoringowego, więc dość dużo będzie się działo, dlatego też zaznaczamy to od razu, że ta deklaracja, decyzja o uczestnictwie w programie Akademii Równości to jest, myślę, jednak dość duże wyzwanie i liczymy na to, że no tak, że po prostu trafią do nas osoby, które mają tą determinację, żeby program Akademii zrealizować w całości. Uff, no tak. I teraz, jeżeli są jakieś pytania, to ja oczywiście do nich zachęcam, może ktoś ma. Czy udział mogą brać osoby, które ukończyły studia prawnicze w 2020 roku, nie rozpoczęły aplikacji, ale planują pracę w instytucjach europejskich NGO? Proszę złożyć aplikację, bo no rozumiem, że to jest początek kariery zawodowej, a to jest właśnie to kryterium. Myślę, że proszę aplikować jak najbardziej. Jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Mam nadzieję, że byłam precyzyjna. Dominiko? Może jeszcze tutaj właśnie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to przemyślcie i śmiało piszcie. Natomiast ja jeszcze chciałam tak ze swojej strony powiedzieć, że wydaje mi się, że studia i ten czas po studiach to jest ten moment, kiedy człowiek najbardziej nad sobą pracuje i powinien w wątpliwość poddawać wszystko, przeanalizować to, zastanowić się, poszukać różnych zdań, opinii, to zdanie często zmieniać. I ten projekt ze względu na osoby, które będzie można, specjalistów, specjalistki, które będzie można poznać w pracy w tym projekcie, to będzie absolutnie niesamowita szansa, żeby taką pracę nad samym sobą właśnie podjąć. I to będzie miało wpływ nie tylko na jakieś takie, nie wiem, pierwsze chwile, czy tylko ten moment, kiedy w tym projekcie bierzemy udział, ale naprawdę można z takich warsztatów wynieść rzeczy na całe nasze życie. Już nie wspomnę o tym, że można wynieść też takie kontakty osobiste z różnymi osobami prawniczymi już z doświadczeniem i też kontakty między osobami uczestniczącymi w tej akademii. Naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że to jest niesamowite, jak ja widzę tą sieć prawników pro bono wokół PTPA, gdzie osoby mają ze sobą kontakt, prowadzą razem postępowania, wspierają się nawzajem swoją wiedzą. Zresztą no, jedna z takich niesamowitych osób bierze udział w dzisiejszym spotkaniu. Sylwia, w ogóle opowiedz w ogóle, jak to się stało, że ty się zajęłaś prawami człowieka, bo no po prostu ja tak naprawdę, znamy się już trochę, a ja właściwie nie wiem, jak do tego doszło i myślę, że to może być bardzo ciekawe dla osób, które właśnie być może się zastanawiają, czy to robić. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Jestem zachwycona waszym projektem i uwielbiam się spotykać z młodymi ludźmi. Naprawdę uwielbiam, to nie jest tak, że ja to mówię dlatego, że tutaj jestem, mam bogatą historię spotykania z młodzieżą i strasznie cierpię na tym, że mówię znowu do ekranu i widzę tylko Karolinę i was nie widzę. Już nie mogę się doczekać, aż takie spotkanie będziemy odbywać po prostu w realu i będziemy mogli się dzielić naszym wspólnym doświadczeniem. Uważam, że takie projekty mają absolutnie największy sens i to, co powiedziałaś, Dominiko, na początku, że i to jest w ogóle wspaniałe, co powiedziałaś, bo ja dokładnie to samo mówię swoim aplikantom i studentom i w ogóle licealistom, żeby ocalić w sobie to coś, z czego wychodzicie, wychodząc z uniwersytetu. Większość z was ma w sobie taką niezgodę na świat, na coś, że coś wam się nie podoba, że chcecie to zmienić. I najważniejsze moim zdaniem w życiu prawnika jest to, żeby ocalić chociaż cząstkę tego, co mieliście wtedy, to może oczywiście ewoluować w bardzo różny sposób, dojrzewacie, ale ta niezgoda z czymś, co trzeba absolutnie pielęgnować i pełni się z tobą, Dominiko, zgadzam. A jak to się stało? Ja może zacznę od tego, bo to też jest rzeczywiście nieoczywista taka historia, że możecie mi wierzyć lub
Ja jestem od 16 lat zatrudniona w takiej dużej kancelarii prawnej, nazywa się Clifford Chance. To jest taka międzynarodowa sieć, ma tam 30 parę biur na całym świecie. I rzeczywiście, to chyba Karolina przyznasz, że nie jest to taki oczywista droga do prawnika, jeżeli pracuje się w tak dużej korporacji, a ja się bardzo cieszę, właśnie tak się zdarzyło, że pracując w takiej dużej instytucji mogę robić to, co robię, bo to pokazuje, że tak naprawdę jak chce się zmieniać świat i chce się pracować dla innych, to można to robić naprawdę wszędzie. Czy się pracuje w dużej korpo, czy się pracuje w mojej kancelarii, czy się pracuje w NGO, czy się pracuje w banku. Naprawdę wszędzie. I to, jeśli zastanawiacie się nad tym, nad swoją drogą życiową w przyszłości, każdy z Was się pewnie jakoś tam zastanawia, to naprawdę da się znaleźć takie rozwiązanie i da się znaleźć taką ścieżkę, którą chce się podążać i w którą chce się inwestować, prawda? Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteście. Moja historia, dużo będę mówiła, jestem bardzo dużo mówię. Wspaniale. Więc mi przerywa, jak mówię za dużo, bo jeszcze nie odpowiedziałam na pytanie, a mówię już pewnie z 5 minut. Historia moja jest taka, chyba zaczyna się od tego, że jak zostałam mamą oczywiście, to był taki naturalny moment, że odwrócił mi się świat, ale też zostałam mamą dziecka, które ma szereg różnych problemów zdrowotnych. I kiedy byłam w zderzeniu z takim systemem, jako adwokatka, młoda adwokatka, osoba wykształcona z dużej kancelarii, i zobaczyłam, jak bardzo mi jest trudno, jak strasznie mi jest trudno z tą ścianą, z tymi instytucjami, pomyślałam sobie, Boże, znaczy jeżeli mi jest tak trudno, jeżeli tak strasznie cierpię, to jak trudno musi być osobą, nie wiem, z małych miejscowości, matką, które mają 5 dzieci, które być może, nie wiem, mąż porzucił, bo mają dzieci z niepełnosprawnością. No, to jest coś, co rzeczywiście otworzyło mi oczy. Oczywiście zawsze byłam wrażliwa na krzywdę innych, ale pomyślałam sobie, no nie, znaczy to jest po prostu szalenie niesprawiedliwe, że musimy, że zwłaszcza kobiety, bo to myślę, że dotyczy najczęściej kobiet tego rodzaju dźwiganie różnego rodzaju problemów rodziny, zwłaszcza zdrowotnych, bierzemy to na swoje barki. I tak sobie pomyślałam, że trzeba pójść też w inną drogą i wtedy akurat tak się wydarzyło, że przyszła do mnie fundacja, kiedyś dajemy dzieciom siłę i teraz, znaczy przepraszam, kiedyś dzieci niczyje, a teraz dajemy dzieciom siłę z takim postępowaniem, które dotyczyło małoletniej dziewczynki 7-letniej, wobec której nauczyciel dopuścił się tak zwanej innej czynności seksualnej. Ja to postępowanie poprowadziłam, ono się 2 znalazło w Sądzie Najwyższym, w końcu było wygrane w bardzo fajny sposób, bo zwana kara pozbawienia wolności, fajne orzecznictwo, tam uchwalające pewien wzorzec niesłuchania ponownie właśnie ofiary małoletniej w postępowaniu karnym. Ja sobie wtedy pomyślałam, że to moje postępowanie, oprócz tego, że ja go wygrałam procesowo, to super, że ja najprawdopodobniej zmieniłam życie tej rodziny i tej dziewczynki. Znaczy ona jak będzie miała, nie wiem, 25 czy 30 lat, to być może z tym, co się jej stało, a było straszne, będzie jej łatwiej, nie? Że rodzice jej uwierzyli, że przyszła ta adwokatka uparta i jej uwierzyła, bo na początku nie wierzył jej nikt. Szkoła jej nie wierzyła, policja jej nie wierzyła, prokuratura, nikt sam w nic nie wierzył, nikt. Przysięgam wam, nikt nic nie wierzył, szkoła od razu poinformowała nauczyciela, że jest taka w ogóle sytuacja, on był nauczycielem informatyki, absolutnie wyczyścił wszystko, to nas kosztowało bardzo dużo pracy, żeby go skazać, ale myślę sobie właśnie, że i wtedy pomyślałam sobie, że kurczę, no można tak naprawdę ludzki los odmienić, nie? Że nie tylko w tym sensie prawnym, ale też właśnie w takim sensie, kiedy staje ci się taka krzywda, to ktoś musi stanąć za tobą, ktoś ci musi uwierzyć i ktoś ci musi pomóc, bo jak jesteś ofiarą przestępstwa albo jesteś osobą dyskryminowaną, to jest ci potwornie trudno. To był początek. Tak, to był początek. Czy to było trudne, żeby przekonać kancelarię, czy w ogóle musiałaś przekonywać swoją kancelarię do tego, żeby zajmować się prawami człowieka, bo ty się formalnie zajmujesz tego typu sprawami, rozumiem, w ramach też kancelarii. Tak, teraz już tak, początki nie były wcale takie łatwe, bo rzeczywiście ja weszłam w taką rolę, chciałam to robić trochę tak, nie tylko wydawać pieniądze na różne szlachetne cele, ale też zaangażować siebie i prawników kancelarii do takiej fajnej pracy, ponieważ uznałam, że to są bardzo dobrze wykształceni ludzie i szkoda w zasadzie, żeby ta ich wieloletnia nauka i naprawdę te umiejętności gdzieś się zmarnowały. Dlaczego już nie mogą pomóc innym? Teraz naprawdę mamy bardzo fajny dział, mnóstwo prawników chce się zaangażować.
musiałam ich przekonać swoją pracą, to znaczy na początku musiałam pokazać, że warto, tak? Jak się okazało, że te projekty przychodzą, one są coraz fajniejsze i młodsi ludzie przede wszystkim właśnie chcą ze mną pracować, bo chcą pójść do sądu, chcą zobaczyć, jak się słucha świadka, no te sprawy są bardzo różne, chcą dotknąć tak zwanego prawdziwego życia poza korporacją, czyli takich spraw, z którymi nie mają do czynienia na co dzień i to się udało, ale ja tam jestem już 16 lat, więc to rzeczywiście była taka droga dłuższa, na początku robiłam tylko takie komercyjne procesy gospodarcze. Teraz już w zasadzie zajmuję się takimi sprawami no, precedensowymi często, ale często właśnie pomaganiem innym i cieszę się, że się udało przekonać partnerów do takiej działalności. Bardzo, no, bo dumna z nich jestem, szkoda, że tego nie słyszą. A słuchaj, będziemy udostępniać nagranie, że może usłyszę. A słuchaj, powiedz mi, bo oprócz tej swojej działalności w ramach kancelarii, no to ty też prowadzisz działalność w ramach organizacji społecznych. Mamy i Stowarzyszenie imienia profesora Zbigniewa Hołdę i mamy Wolne Sądy i właściwie ta lista jest bardzo długa, a z kolei jak do tego doszło? Czy to było dla ciebie łatwa decyzja i takie kuluary też mnie bardzo ciekawią, jak to jest, że staliście na papierosie pod sądem i postanowiliście to zrobić, czy jak to w ogóle się wydarzyło, do tego wszystkiego doszło? Zacznę od tego, że ja nigdy nie paliłam i trójka posiadałem Wolnych Sądów, ale poczekaj, paliła papierosy i ja swoim uporem doprowadziłam do tego, że już nikt nie pali z Wolnych Sądów papierosów, ponieważ jestem ogromną przeciwniczką palenia, ale jak to się stało? Może zacznę od Wolnych Sądów, bo to się stało w zasadzie z dnia na dzień i nie było to, zazwyczaj jak się tworzy organizację pozarządową, to spotykają się osoby w jakimś wspólnym celu, myślą sobie, jak taka organizacja może wyglądać, kogo do niej zaprosić, jak to będzie działać, kto będzie w zarządzie, kto będzie w radzie, no jakie są projekty i to jakoś trwa, idzie się do RS-u, rejestruje i się zaczyna. A Wolne Sądy przez naprawdę prawie 3 lata funkcjonowały bez żadnej formy prawnej, teraz już funkcjonujemy w formie prawnej fundacji i powstało rzeczywiście na ulicy, z dnia na dzień, kiedy w 2017 roku były już pierwsze ustawy no, destrukcyjne dla wymiaru sprawiedliwości, wtedy to nie wiem ile Państwo mieliście lat, którzy są tutaj na tym spotkaniu, ale wtedy były bardzo duże, masowe, ogromne protesty w obronie niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Wtedy mój kolega, który teraz ze mną tworzy też Wolne Sądy, Michał Wawrykiewicz, wymyślił sobie taką historię, że w zasadzie tych prawników to już nikt nie chce słuchać, bo oni mówią tak, mówmy się, niespecjalnie przystępnym językiem, no teraz nad tym wszyscy pracujemy, prawda, ale nie jest to oczywista nasza cecha i żeby zaangażować do tego osoby takie popularne, takie wiecie, i z portali takich plotkarskich i z Teatru Narodowego, tak, taka bardzo szeroka pula. I myśmy naprawdę podchodzili do tych osób na ulicy, bo one rzeczywiście wychodziły, albo dzwoniliśmy do ich menadżerów i mówiliśmy, dzień dobry, to ja się nazywam Sylwia Grygorczyk-Kawra, jestem adwokatką, chciałabym pana namówić do takiego projektu, tutaj jest proszę tekst, gdyby pan mógł opowiedzieć taki kazus, co się wydarzy, że to się może zdarzyć tak naprawdę każdemu i to był kazus z życia, napisany oczywiście przez nas i ta osoba popularna tłumaczyła, co to są te wolne sądy, bo do czego są potrzebne. I to rzeczywiście okazało się super popularne, bo okazało się, że ludzie chcą słuchać takich osób. Jak one to mówią, to ich to ciekawi i te kazusy ich ciekawią i gdzieś ta kula śniegowa się toczy. Teraz już w ogóle nie korzystamy z pomocy celebrytów ani gwiazd, w zasadzie już nie pamiętam, kiedy zaprosiliśmy. No nie, tak to bym nie powiedziała, ale fajne jest to, że udaje nam się utrzymać to zainteresowanie na poziomie tylko prawników. To jednak działa, że już nie musimy mieć tych znanych twarzy, oprócz tego jest oczywiście cała merytoryczna praca, którą wykonujemy, która przyszła potem, która jest obok jakby tego fanpage'u, jest szalenie satysfakcjonująca, choć potwornie pochłania czas. A jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Hołdy, to ja tam zostałam po prostu zaproszona przez Marię Hardiboa i Mikołaja Pietrzaka, natomiast tam wymyśliłam projekt Tydzień Konstytucyjny, nie wiem, czy ktoś z Państwa, ktoś z Was mógł uczestniczyć, może to jest możliwe, bo ten projekt już ma 5 lat, więc może tak być, że i u Państwa w szkole byliśmy na takiej lekcji, stąd moja ogromna radość do zaproszenia do tego projektu i jeszcze raz słowa uznania, bo właśnie uważam, że tu się szuka partnerów na przyszłość, bo to do Was za kilka lat całkiem niedługo należeć będzie, znaczy w Waszych rękach będzie przyszłość Państwa i to, czy my z Wami w ogóle wejdziemy w dialog jakiś, nie
takiego poczucia jak z katedra, że znaczy postawek z katedra, teraz my wam starsi powiemy, jak tutaj się świat urządza, tylko jakiegoś dialogu, porozumienia, uczenia się od siebie nawzajem. Jeśli my tego nie zrobimy, to nic się nie zmieni. Jeśli my to będziemy robić chodząc do szkół, wy to będziecie robić tak, jak jestem, tak jak robicie to w akademii, ale nie tylko, to myślę, że czeka nas fajna przyszłość takiej polskiej otwartej, tolerancyjnej, opartej w ogóle na wartościach. A jak dorośli tego nie zrozumieją i nadal się zamkną w tych swoich pokojach i kancelariach, zwłaszcza prawnicy, to będzie nam po prostu trudniej. A słuchaj Sylwia, jak byś oceniła stosunek środowiska prawniczego do osób, które zajmują się prawami człowieka, właśnie wykonując zawody radcy prawnego czy adwokata? Bardzo jestem ciekawa Twojego zdania, bo też sama przemyślałam na temat tego, jak to się zmieniło w ostatnim czasie, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, i co było tego przyczyną, Twoim zdaniem, jeżeli zgodzisz się z tą tezą, że nastąpiła duża zmiana? Zgodzę się z tą tezą, rozumiem, że Twoja teza jest taka, że jeszcze kilka lat temu takie osoby, które zajmowały się prawami człowieka, nie były traktowane całkiem serio. Czy od tego chciałabyś zacząć? No właśnie, ja też tego czuję, że to było jakieś takie, no w zasadzie o co chodzi, jakaś tam dobroczynność może, no w ogóle nie mylono w ogóle takie postawy właśnie związane z jakąś akcją charytatywną, a jakąś pracą dla innych, no społeczniczka, tam... Nie, przepraszam, ale pamiętam, jak na aplikacji radcowskiej wiele lat temu rozmawialiśmy i pytaliśmy się nawzajem, co robimy w życiu zawodowo. I jak ja mówiłam, że ja pracuję w organizacji, na początku to mówiłam o tym, że w Fundacji Helsińskiej, a potem, że założyłam organizację społeczną i że przeciwdziałamy dyskryminacji, to pamiętam te reakcje takie, okej. I po prostu myślę sobie, jak wiele się zmieniło, prawda, przez te lata, kiedy w ogóle to nie było nic nobilitującego w wielu kręgach jednak. Mhm. Nie było, to prawda. Pełna zgoda, ja myślę, że okoliczności i to, co zostaliśmy przez ostatnie 5 lat, pokazały, że organizacje pozarządowe wzięły po prostu to wszystko na barki, wzięły to na klatę przysłowiową i unoszą ten ciężar każdy w swojej działce. I to jest nasz wielki sukces, bo to, przepraszam bardzo, nie nasi znakomici koledzy z ogromnych kancelarii mniejszych, większych i korporacji niosą teraz ten ciężar i starają się naprawdę ocalić, co się da z jednej strony, a też zahamować różnego rodzaju procesy. To my, to po prostu jesteśmy my i mi się wydaje, że to było też między innymi powodem, ale też chyba na szczęście taka kultura, która przyszła na przykład, ja to obserwuję właśnie na przykładzie swojej sieci, właśnie bardzo dużej kancelarii, że na przykład już w Londynie mamy zupełnie inną sytuację, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii, kiedy młodzież jest obligatoryjnie w liceum, na przykład musi pracować dla jakiejś organizacji, tak, pozarządowej, i to jest uważane, że to jest absolutnie konieczne. I to przychodzi trochę, klienci już trochę więcej pytają, a czy my jesteśmy zaangażowani w jakieś sprawy, a czy szanujemy środowisko. Tak to się trochę zmienia, powoli, ale się zmienia. I myślę, że to wszystko się składa na to, że całe szczęście ten obraz obrońcy praw człowieka się zmienia. Tak, ja też sobie myślę, że takie spotkanie, w którym brali udział sędziowie i wtedy, kiedy już się czuli bardzo zagrożeni. Ja pamiętam, że byłam zaproszona jako jedna z prelegentek i jak... No nie omieszkałam powiedzieć o tej perspektywie grup mniejszościowych, no bo tutaj osoby na bardzo uprzywilejowanej pozycji sędziego znalazły się tak naprawdę dokładnie w takiej sytuacji, prawda? Kiedy są szykanowane, kiedy tak naprawdę bez względu na ich kompetencje i to, jak wykonują pracę starannie i należycie, spotykają się z po prostu gorszym traktowaniem. I myślę sobie, że niekoniecznie musi być tak, że musimy się znaleźć w pozycji grupy mniejszościowej, żeby móc z pełną wrażliwością i zaangażowaniem wspierać te mniejszości. To nie jest tak, że to się musi wydarzyć, kiedy trafimy na, no powiem to, bo też w kontekście akademii, na też odpowiednią edukację antydyskryminacyjną. Ja się zajmuję od lat edukacją dla osób dorosłych antydyskryminacyjną i standardem jest, że dorosłe osoby mówią o tym, że pierwszy raz na takim warsztacie
w ogóle na ten temat się z tym tematem pracują i się w ogóle zastanawiają, prawda? Jest też to, czego u nas brakuje, to takiego uwrażliwienia społeczeństwa, żebyśmy dostrzegali też innych, żebyśmy się solidaryzowali z osobami, z którymi niekoniecznie musimy mieć jakieś własne doświadczenie. I to jest naprawdę coś, co w Polsce jest wciąż ogromnym wyzwaniem, a po prostu ja się śmieję, że ta Akademia Równości to jest jakiś mój pomysł na budowanie takiej armii prawno-człowieczych prawników i prawniczek. I po prostu jest ta armia, tak? Sylwia Gregorczyk-Abram jest w tej armii. Jest to też sieć ponad 60, teraz to myślę, że już może być około 100 osób, które są związane z PTPA, wspierając pro bono osoby doświadczające dyskryminacji. Jest też po prostu cała grupa prawników i prawniczek, którzy w trakcie protestów w Polsce wspierali osoby, które bezprawnie często, bez podstaw były zatrzymywane, które jeździły po nocach po prostu po komendach. Sylwia też wie doskonale, na czym to polegało, brała w tym udział. Myślę sobie o tym, że no tak, że to jest grupa, która rośnie, ale też patrząc na potrzeby, na to, że nie żyjemy tylko w Warszawie, tylko mamy tutaj całą Polskę, gdzie tych prawników pro bono czasami nie ma, ani osób, które mają to przygotowanie do pracy z grupami mniejszościowymi, no to jakby jest co robić. I być może ta Akademia Równości jest jakąś kroplą w morzu potrzeb, ale ja nie robiłabym tego, co robię, gdybym nie wierzyła, że te krople mają znaczenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale sami naprawdę dochodzę, nie wiem, jak twoje doświadczenie, do ściany i myślę sobie właściwie, po co ja to robię? Uczę tego przeciwdziałania dyskryminacji od tylu lat, a jesteśmy w takim, a nie innym momencie w Polsce. Tylko ja wierzę w to, że to się po prostu zmieni. Nie wiem, czy ty chciałabyś coś na ten temat powiedzieć. Sama każdy z nas myślę, że ma takie słabsze momenty i chyba trzeba się do nich umieć przyznać. Ja też mam takie słabsze momenty, bo naprawdę czuję, że jesteśmy na wojnie. Czy 5 lat jesteśmy naprawdę na bardzo trudnej, wyczerpującej wojnie, w której nie są równe zasady gry, z całą pewnością. I to jest najtrudniejsze, że nawet mając za sobą prawo, czasami możemy niewiele. Nie? I to jest chyba coś takiego, co dla mnie było przez te 5 lat najtrudniejsze, bo zawsze to było jakoś tak w miarę uporządkowane, tak? Prawo było po mojej stronie, w związku z tym świat tak wygląda. Teraz już tak nie wygląda, wszystko jest odwrócone, ale no, ja też jestem z tej grupy, która ma nadzieję i która też jest reanimowana często przez inne osoby, a sama reanimuje te osoby, żebyśmy się wszyscy trzymali i patrzyli jednak w przyszłość. Żeby właśnie patrzeć w przyszłość, tak? To znaczy, żeby po pierwsze rozwiązywać też te problemy, sprawy, konflikty, które są tutaj, ale też właśnie myśleć o tym, jak ta Polska powinna wyglądać, tak? Za kilka lat, nie zatrzymywać się tu. Dlatego właśnie to, co robicie, czy ten tydzień konstytucyjny jest taki ważny, bo patrzymy już do przodu, nie dajemy się tylko w tej wojnie zamknąć i w tym nieszczęściu, prawda? Więc to chyba jest napędzające, jak się pracuje z takimi młodymi ludźmi, to też na pewno się ze mną zgodzisz, to daje tak nieprawdopodobną energię i siłę i tyle się można nauczyć, bo to oczywiście nie jest tajemnica, że my się bardzo dużo uczymy na tych zajęciach z młodymi ludźmi. W ogóle jakieś takie perspektywy, myślenia, ja nauczyłam się bardzo dużo takiego postrzegania innego świata, musiałam zweryfikować w ogóle jakieś takie swoje wyobrażenie o świecie. Naprawdę to, co się wydarzyło po tak zwanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kiedy ta młodzież wyszła na ulicę i bardzo żałuję, że moim zdaniem nie jest zagospodarowywana tak bardzo, jak mogłaby być, bo wasza inicjatywa jest odpowiedzią na to, co się dzieje, my się interesujemy, coś nam się nie podoba, to my wam dajemy możliwość edukacji, ale nie ma, umówmy się, nie ma, uważam, takiego projektu, dużo takich inicjatyw, które byłyby odpowiedzią na ten ruch młodzieży. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie jest to wykorzystane, a powinno być wykorzystane, bo potem się rozglądamy na różnego rodzaju protestach i myślimy sobie, no nie ma młodych, no nie ma. Nie ma ich, to nie interesuje, tak? Po czym nic nie robimy sami, żeby jednak z jakąś propozycją, ofertą wyjść.
Tak, ja też muszę powiedzieć, że to, co dla nas bardzo ważne w tym pomyśle na Akademię Równości, to oczywiście wiedza merytoryczna, w którą chcemy Was wyposażyć, ale też grupa wsparcia, mówiąc wprost, dlatego że naprawdę to jest tak, że ja po prostu się tak cieszę, jak widzę innych prawników i prawniczki, którzy wiem, że robią rzeczy takie jak ja i którym nie muszę tłumaczyć po prostu, po co ja swój czas na to poświęcam i właściwie co to mnie obchodzi, skoro po prostu to nie ja jestem sędzią na przykład, który potrzebuje wsparcia. To jest ogromna radość i to jest ogromna energia do tego, żeby się nie poddawać, ale też to jest taka satysfakcja, którą myślę, że my jako osoby, które zajmują się prawami człowieka, po prostu mamy, bo właśnie jest ten człowiek, jest ten konkretny odbiorca naszej usługi i to, co powiedziałaś na początku, Sylwia, to dobrze czuję, to znaczy poczucie, świadomość, że zmieniamy czyjeś życie. Nie wszystkie sprawy udaje się wygrywać, ale to, co mówią klienci na przykład po przegranym procesie: pani mecenas, proszę się nie martwić, ja mam przynajmniej teraz poczucie, że ja zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, ja mogę teraz dalej żyć. Gdybym nie zrobiła, gdybym nie spróbowała, co nie byłoby możliwe bez wsparcia pro bono, to być może byłoby mi dużo trudniej się podnieść z tej sytuacji, która była dla mnie upokarzająca i która zmieniła moje życie. Więc no tak, więc myślę sobie, że tym chyba optymistycznym akcentem, bo tak bardzo chciałam, żeby był optymistyczny akcent na koniec. Zachęcam serdecznie do tego, żeby zainteresować się programem Akademii, żeby przejrzeć dokładnie i ten regulamin rekrutacji, żeby poczytać sobie o tym pomyśle, o tym, co przewidujemy na poszczególnych zajęciach. To wszystko jest opisane na stronie PTPA. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości, można wtedy się kontaktować z nami na adres, pisać do nas na adres biuro@ptpa.org.pl i albo znaleźć nasze maile, mojego maila na stronie PTPA, też nie ma z tym problemu. Proszę pisać, dopytywać, bardzo nam zależy na tym, żeby wyselekcjonować grupę 15 osób, którym zależy na tym uczestnictwie i które po prostu będą potem razem z nami zmieniać rzeczywistość. Może brzmi to bardzo górnolotnie, ale naprawdę to jest cel naszego działania. Serdecznie dziękuję Ci, Sylwia, za przyjęcie zaproszenia. Naprawdę bardzo zawsze dziękuję Państwu. Jakoś uznałam, że po prostu jeżeli ktoś ma inspirować i po prostu dodawać skrzydeł osobom, które myślą o prawach człowieka, to tylko Ty. Więc tym bardziej dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci, Dominiko. Tak publicznie chyba nie dziękowałam Elsie Poland za to, że chcecie z nami robić ten projekt. To dla nas bardzo, bardzo ważne, bo to po prostu wymarzony partner, który z dużą po prostu wiedzą i przekonaniem mówi o prawach człowieka do osób studiujących prawo, to bardzo istotne. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie. Nie widzę żadnych pytań, więc powtórzę. Zachęcam do kontaktu, jeżeli będą jakieś wątpliwości. Dziękuję serdecznie. Tak samo na stronie PTPA i na oczywiście fanpage'u Elsa Poland, także na Facebooku również możecie do nas pisać. Super. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.